Siema wszystkim z tej strony Potężny Graczu. Witam was wszystkich bardzo serdecznie w przedostatnim odcinku z tej serii. I na samym początku macie tutaj konkursik. Trzy osoby będą mogły wygrać po 500 smoczych monet. Warunki konkursu to łapa w górę pod tym filmem, subskrypcja na kanale, no i komentarz z linkiem z gry. Także teraz tutaj legalnie możecie pisać swoje niki z gry, nie to co na przykład pod poprzednim odcinkiem, ale mniejsza o to, także lecimy z odcineczkiem. Ej, zobaczcie tego buga, o co chodzi? Na początku mi wyskoczyło, wpisałem źle hasło, mówię, jakie hasło ty? A teraz patrzcie, jaki mam poziom, jeszcze mnie całkowicie ścięło ty. O co chodzi? I metka mi wywaliło. No teraz tobie pogadajmy trochę zło. Szczerze wam powiem, że moim dropkiem to za dużo tutaj nie zdziałałem. Zbiłem sobie kilka metinów z mapy 105. To akurat spoko, bo w ogóle mogłem się zmierzyć z tymi potworami z mapy 105. Później biłem, no w szczególności to biłem sobie aski. Niestety nie udało mi się żadnego Rozadora ubić ani z tych rzeczy. Tam później jeszcze coś tam z Nemerką próbowałem ubić, ale no niestety z Razadora na Nemerkę jest strasznie duży przeskok i jak w Razadora bijąc sobie te 11-12 tysięcy jesteście go sobie spić na spokojnie z truciem, no tak w tą Nemerę to trzeba mieć pewnie z 3 albo 4 razy większe te hity, więc no jedną postacią to dużo za bardzo sobie nie zdziałałem. Dobra, level upik, gdzie sobie wskakiwał. 98. No i mamy level upik, elegancko. 98 siedzi. Teraz trzeba pasek ulepszyć na 4. Dobra, tutaj będziemy sobie ulepszać. W sumie tanie są te ulepszacze. Ruda miedzi 600 sztuk, to zapłaciłem 150 kk. No i mleczny sok mamy. 100%, więc pyk. Posiadasz... Czekaj. Ruda miedzi. Już mam rudę złota kupiłem. O Boże drogi.
Dobra, dobra. Teraz już na 100% wszystko mam. No i pyk, ulepszamy elegancko. Tutaj na plus 5, no już jest od ostatniego poziomu, ale też przeskok jest w wartości ataku dalej. 40 będzie dawał. No i te płomienie tutaj będą więcej dawać. Czekajcie, włożę sobie to od razu. Okej, okay, daję 6 z tego trzeciego płomienia, to już. No to już się robią takie dosyć bardzo przyjemne wartości. No i sprawdźmy sobie, co tutaj. Raczej różnice tych wartości. Dobra, tutaj o 1 nam przeskakuje, tutaj o 2. No i 10 wartości ataku, okej. Okay. Czyli że nadal taki sam przeskok jak z plus 3 na 4. No i wpytę. Teraz tylko daję spić ten poziom i tyle. O, ruda złota będzie potrzebna, to ściągam ze sklepu. Dobra, podwójne bossy, zobaczymy, czy drugi Razador się pojawi. Nie pojawił się. Przecież mamy 80% na to. Nie, no dobra, to jest scam. No kurde. Myślałem, że drugi Razador się pojawi. No zobaczę, może Azrael odda. Zobaczcie, jest tutaj Azrael stopień piąty, no nie? O, pojawił się drugi, no to chociaż tyle. Azrael stopień piąty, nie jest tutaj napisany boss. No kuźwa, czy to jest końcowy tutaj dungeon? Znaczy końcowy boss tutaj na dungeonie, no to jakim to cudem? Nie jest to boss, nie wiem. Dziwne. Dobra, level 99 to będzie właśnie wbijany, no i siedzi 99. Dobra, to może teraz się drugi zrespi. No wypadałoby, kurde, 80%. A zreale się respiły normalnie. I? Dobra, zrespił się. No i kozak. No i dobra, ostatni spot właśnie będzie bity. Zobaczcie, tutaj 200% sobie do wbicia. Także klikamy 100 pelerynek, no i dobijamy sobie setny poziom. Kurde, jak to fajnie wygląda, setny poziom. No, to już jest coś. Setny poziom, kurde, mieć. Wbić sobie tak o setny poziom. Bardzo, bardzo fajnie mi się tutaj XP, szczerze wam powiem. Możliwe, że do 105 tutaj będę nawet sobie XP'ił. Do maxi. Dobra, widzowie, z tych wszystkich roślinek, które udało mi się wydropić, zrobiłem sobie wody z din. Te, co dałem 50 wartości ataku. No trochę ich mam. Tutaj zobaczcie na pierwszej stronie. Tutaj na drugiej tyle. Na trzeciej to są same ulepy. No i tutaj tyle. No i teraz będę sobie robił te niebieskie rosy. No i tak. Póki co zakupiłem sobie tyle tych pustych butelek. 3 staki. No i na bieżąco to będę sobie wszystko zamieniał. Więc chyba się słyszymy na czymś takim ciekawszym. A raczej jak już to wszystko sobie pozamieniam. Także no. No i dobra, finalnie tak to wygląda. Tych potek na atak sobie zostawiłem trochę, żeby wszystkiego nie przerabiać, żeby mieć, powiedzmy, że dodatkowy ten odpał, bo wody z rozami się sumują. I tak to wygląda. Tutaj oczywiście są 50. Sortowałem sobie od najniższej wartości oraz od najniższej wartości czasu trwania. Tutaj po 3 minuty mam aż ponad 400. No i tutaj jak możecie sobie dalej zobaczyć. 70 o dziwo mi wyszło najwięcej, tyle aż po prostu tych potek mam. 90 jest dosyć sporo też, no i 120 jest najmniej, no klasycznie 120, 10 na 10 minut mam ich tylko 40, na 3 minuty mam ich ile? Tutaj jest 190 aż, więc spoko te 120. No co, no. Jakiś tam odpał jest, na jakieś, no może bitki to nie, bo nie mam jako pod PvP, ale jakieś bossy, dungeony, no w sumie na dungeony też mi to nie jest za bardzo potrzebne, bo do numerki nie mam podjazdu zapewne, a na Razadorze sobie bez niczego biję, ale pod jakieś rekordy na pewno będę tego używał, więc no. Dobra, będziemy sobie właśnie pasek ulepszać na plus 5. Ruda złota, demoniczne prochy, okej, to akurat mam to ulepię z groty. No mamy tylko 37%, no i się nie powiodło, dobra, to czekajcie, tutaj od razu kupię. Dobra, robimy drugą próbę.
Znowu się nie powiodło, okej. Okay. Dobra, robimy trzecią próbę. Dobra, weszło, okej. Okay. No w sumie wartości nam tutaj wzrosły z 30 na 40. No i tutaj w tych kamieniach płomienia też nam wzrosły wartości. No dobra, zobaczmy co tutaj trzeba na plus 6. Ruda srebra, no i niebieski kryształ, okej, okay, no to w sumie wszystko mam. No i tutaj już się wartości fajnie zwiększają, bo wartość ataku się zwiększa, to po pierwsze. Silny na potwory się również zwiększają z 2 na 3. No i wartość ataku w kamieniach tutaj. No i to fajnie się to zwiększa. No i przechodzimy teraz do klipów z eventu. Event Halloween. Prezentację macie podlinkowaną w opisie. Natomiast tak w skrócie to z metków dropią skrzynię ciemności. Z tych skrzynek ciemności jest dosyć fajny drop, bo tam na przykład jakieś zmianki wam mogą polecieć, jakieś inne rzeczy. No i są oczywiście bossy eventowe na przeróżnych mapach. Ja akurat najbardziej się załapałem na przedział w Redlessie. Tutaj te wiedźmy sobie zbijałem. Wiedźmy czy tam wróżki? Nie, to są wiedźmy akurat. Z nich dropią te niby lepsze skrzynki, bo dropią skrzynię Halloween. Jeśli chodzi o resp tych bossów, to były 3 respy w Redlessie. Ja o 2 respach w sumie wiedziałem, tam z poprzednich eventów gdzieś tam pokminiłem sobie, że no to pewnie tutaj będą te respy, no i w sumie miałem rację. Podsumowanie tego eventu zrobimy sobie w przyszłym odcinku, w finałowym odcinku. Tam na końcu będzie taka delikatna zapowiedź coś tych rzeczy, więc no i tutaj zapraszam was do dalszego oglądania. Właśnie, na gildii chcesz zarabiać, daj mi za darmo i będziemy kwito. Za darmo to... Ja mogę dać za darmo, ale daily content to za 35. Daily content. Żeby coś się działo, kurwa, jeszcze w tej gildii, to trzeba utrzymać. Masz jeszcze 4 minuty za darmo, nie? Co za... Za frytę. Dobra, masz te 35 bonów i kurwa, nie wiem. Jeszcze powiedzieć, masz i się udław, nie? Nie no, aż taki to nie. Kurwa, 35 amulet. Wonów? Ile to jest dla was godzin? Raczej dni. O, to sporo jest. Masz, buziaczki. No, dzięki. W tym momencie jestem najbogatszy na świecie na tym serwerze. Nigdy tak wcześniej bogaty nie byłem. Ile kupować to piątkę? A ja znowu jestem gołodupcem, kurwa. 2 wony na koncie. Ale to ty, wiesz, 2 wony mi dopłać. Co? Ja myślę, co opłaść? Ty... Tak, na pewno. Ja myślę, że ty resztkę wody mi zapłaciłeś. No kurwa, 2 wody mi zostały, to dużo nie jest. No. O Boże, z tą chytrą... Prawie 20 koła raz Adora wchodzi, jest, dobra. No i kurwa ciachamy.
Jeszcze sobie zapisać na sam. To na Redlessie chyba 105 normalnie drop będzie, nie? Co? Wydaje mi się, że tak. Otworzyłem 50 tych upiornych skrzynek. Jedna hydra poleciała. I 3 mroźne. Dobra, będziemy sobie kupować żala do miksu. Postać. Przed. O kurwa. Więc łącznie poszło już na tego żala, no z 18 tysięcy zmianek jakoś.